Miasto Opole zamierza wybudować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, autonomiczny, niezależny. I on się składa z wielu elementów, kilku inwestycji. Nazywa się Centrum Zielonej Transformacji. Mamy dzisiaj podpisanie umowy na jeden element Centrum Zielonej Transformacji, czyli instalację do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. Tu bardzo ważne było też to, że wszystko to było z udziałem społeczeństwa, ponieważ na początku tworzyliśmy stronę centrumzielonejtransformacji.pl, gdzie zamieszczone zostały wszystkie informacje o planowanych instalacjach oraz o ich wpływie na środowisko, na mieszkańców, na stabilizację cen, na zmniejszenie cen ciepła. Natomiast jeszcze najważniejsze jest to, że chcemy wybudować zamkniętą kompostownię tunelową o przepustowości 20 tysięcy ton rocznie, ponieważ kompostownia jest elementem, który wpływa na naszych sąsiadów, czyli mieszkańców. I oni proponowali pewne zmiany w końcu w otoczeniu, ponieważ no mamy składowisko, mamy tą kompostownię otwartą, mamy kilka instalacji do przetwarzania odpadów, no ale to jest za mało. To będzie bardzo ekologiczna inwestycja, ponieważ tak, w ECO będzie spalane rocznie 10 tysięcy ton węgla mniej. System energetyczny będzie niskoemisyjny i będzie to system efektywny energetycznie. Będzie stabilizacja cen dla mieszkańców. Też jestem mieszkańcem. Też mieszkam w mieście, w którym buduje się taka instalacja. Z tą różnicą, że 15 razy większa. Nie mam żadnych wątpliwości i dylematów i zachęcam do tego, żeby absolutnie wszyscy mieszkańcy, bez względu na to, co, bez względu na swoje poglądy, na swoje przekonania, nie bali się instalacji. Pamiętajmy, my się musimy bać braku instalacji, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami, a nie o ich ewentualny nadmiar, chociaż ta, która powstaje w Opolu, nie jest dowodem tego, że powstaje instalacja nadmiarowa. Powstaje dokładnie taka, jaka jest temu miastu potrzebna. Jej wydajność to 18 tysięcy ton i zaspokoi 75% podstawy zaopatrzenia w ciepło miasto Opole. Spalarnia w miejscach, gdzie istnieją ewentualne przekroczenia stanów jakości powietrza, oczyszcza to powietrze. Taki był przypadek znany nam i znany, no, można powiedzieć, bliźniaczej inwestycji z Krosna, gdzie w Libercu okazało się, że spalarnia oczyszcza powietrze, bo był duży problem ze smogiem. W związku z tym do wszystkich mieszkańców, do wszystkich tych, którzy mają wątpliwości, mówię w sposób zupełnie odpowiedzialny, jako także obywatel, nie ma się czego obawiać. Tu mam do czynienia z dopięciem systemu gospodarki odpadami, który wymaga szeregu czynności. Na gospodarkę odpadami składa się selektywne zbieranie, bardzo ładnie zbieramy, składa się doczyszczanie odpadów selektywnie zbierane, żeby się nadawały do przetworzenia, składa się recykling, bardzo ważny, kluczowa sprawa, i organiczny, i materiałowy, składa się również unieszkodliwianie przez składowanie, a żeby wykorzystać pełną wartość tego, co w odpadach mamy, na pełną gospodarkę odpadami składa się również termiczne przekształcenie odpadów, tych, których nie można poddać recyklingowi, a żeby odzyskać z nich pełną wartość, wartość energetyczną. No i cóż, niemarnowanie zasobów zawsze służy środowisku. Koszt inwestycji szacowany, bo tak naprawdę dowiemy się po otwarciu przetargu, ale szacujemy, że to będą okolice 137 milionów netto. Pieniądze otrzymujemy, wsparcie finansowe na tę inwestycję od Narodowego Funduszu, właśnie dzisiaj będziemy podpisywać umowę, a właściwie dwie umowy, na dotację w wysokości 65 milionów 117 800 oraz na taką samą kwotę pożyczki. A więc jakby całe finansowe zabezpieczenie gwarantuje Narodowy Fundusz. Czas realizacji projektu przewidziany jest w taki sposób, że rozpoczynamy procedurę przetargową, wybieramy wykonawcę w trybie zaprojektuj i wybuduj. On przystępuje do prac projektowych, ma na to przewidziany okres około do roku czasu i następnie przechodzi do fazy budowy. Całość ma się zakończyć w roku 2026. Chcemy wprowadzić pierwsze ciepło do systemu w roku 2027 w pierwszym kwartale. Miasto jest bardzo zadowolone z przygotowania do realizacji tej inwestycji. Czekamy na tą inwestycje, mówiąc wprost, dlatego że ona jest bardzo ważna z punktu widzenia życia mieszkańców w mieście.
Wszyscy wytwarzamy odpady w bardzo dużych ilościach i po to, aby nasze środowisko było czyste i abyśmy o nie dbali, to musimy się uczyć odpowiednio gospodarować tymi odpadami. Nie powinniśmy zapominać o tym, że tak naprawdę głównym naszym celem jest ochrona środowiska. Wszyscy żyjemy w otoczeniu miejskim, w naszym mieście i chcemy, żeby to środowisko, w którym żyjemy, było jak najbardziej czyste. W związku z tym no nie powinniśmy dla siebie, dla naszych dzieci, dla pozostałych pokoleń pozostawiać śmietniska. Powinniśmy się uczyć wykorzystywać to, co po nas pozostaje, po to, żeby nadać temu jeszcze inną funkcjonalność. I temu będzie służyło m.in. Centrum Zielonej Transformacji w Opolu.